kieruję słowa też do burmistrza, do starosty, ale przede wszystkim dla pani dyrektor za pamięć, ale dla was przede wszystkim, że mogę z wami wyjść i spotkać się. Na pewno ten czas tak szybko idzie i trzeba z tego czasu zawsze się cieszyć i weselić. Ja chciałbym z okazji takiego spotkania to wszystkim, którzy dojechali, przyszli tu do Domu Kultury Goniącą z powiatu monieckiego i gości zaproszonych, żeby te spotkania zawsze uwiecznili się i zawsze pomagali nam w życiu pokonywać problemy. Dla mnie wy jesteście najważniejsi, bardzo ważni, ponieważ poprzez te spotkania, które przez lata z wami uczestniczyłem, one bardzo mocno pomogły moim życiorysie, ale kształtowaniu osobowości. Zawsze pamiętam o ludzi starszych, doświadczonych, bo będę ja też starszy i żeby o mnie też pamiętali i pomagali. I jeżeli będziemy tacy wszyscy, będziemy w naszej ojczyźnie, w naszych gminach, w naszych powiatach, w naszych województwach dużo lepiej rozwiązywać problemy, ale wspomagać się nawzajem. Jeszcze raz, z całego serca, naprawdę bardzo serdecznie wszystkim życzę dużo szczęścia, miłości, radości na co dzień. Wam wszystkim poseł Wojciechów Baszko życzy. I dla orkiestry piękna. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, pokoju ducha, abyście się nie rodzili w trzecim wieku, tak żebyście się spotykali, jak się spotykacie, żebyście dalej się organizowali, to jest najważniejsze. Ponieważ odosobnienie jest bardzo trudne, a aktywność jest bardzo pożądana. Także szanowni Państwo, wszystkiego dobrego, zdrowia jeszcze raz. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dołączam się do tych życzeń, do moich przedmówców i też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Zawsze bardzo mile spędzam tutaj z Państwem czas i chciałbym za to podziękować i życzyć Wam dużo zdrowia, właśnie to co było. Zdrowie jest najważniejsze i żebyśmy mogli tutaj jak najdłużej się spotykać jeszcze przez wiele długich lat. Dziękuję. Proszę, aby Pan Burmistrz jeszcze nie odchodził, ponieważ następują różne zmiany w naszym życiu. My mamy w Goniącu koło emerytów i rencistów, które działa od wielu lat. Przez te kilkanaście lat prezesem koła była Pani Leontyna Bełszyńska. Dlatego zostały przeprowadzone nowe wybory. I Pani Leontyna odchodzi na zasłużony odpoczynek. Także zapraszamy Pani Leontyno tutaj do nas na scenę. Chcemy Pani podziękować w imieniu wszystkich za to, że przez wiele lat Pani dzielnie działała na terenie naszego Goniąca i służyła emerytom. Ja chciałbym podziękować dla Pani Leontyny Kruszyńskiej za wieloletnie zaangażowanie społeczne na rzecz emerytów, rencistów, inwalidów na terenie gminy Goniąc. I mam nadzieję, Pani Leontyno, że jeszcze przez długie lata będzie Pani tutaj z nami i będzie służyła radą i pomocą. Oby dobrze się spełniły Pana słowa. Książka, żeby Pani mogła na długie wieczory czytać. Jeszcze z drugiej strony Pan... Księga kulinarna Podlasia. O fajnie, bo nie umiem gotować, się nauczę. Nigdy nie jest za późno. To jest... To są ludzie młodzi. A kto powiedział, że... I to jest na pamiątkę z podpisem moim. A ślicznie, dziękuję. Nie, ale z muśki muszę dać. A pewnie, może i tego. Panie pośle, może i tego. Wszystkiego, wszystkiego lepszego, dużo, dużo zdrowia. I również Pani Dyrektor Domu Kultury chcieliśmy serdecznie podziękować zawsze za współpracę, za miłe przyjęcie nas. Serdecznie, serdecznie gratulujemy. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Żony nie ma.
A może tak 100 lat dla pani Loniczu zaśpiewać. Co w oknie błyska, pośród śnieżnej zawieje. Kres najdalszej podróży jej światło często znaczy. Swoim blaskiem do domu tułaczy przywołuje. Drogę wśród skład tworzy i zmaga na szczęście. U wrót portu powita pokaże dom wejście. Przed mielizną ostrzeże, spośród raf wypowiedzi, żadnej nocy nie zgaśnie, kurs najlepszy doradzi. Na wszystkich morzach świata, tam gdzie stoi na straży, była, jest i wciąż będzie dobrą wróżą żeglarzy. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Mama sąka wielka lata, o stary, czy lecz na całość ją dwa lata, to powiedziałbym, gdzie na teria, czy nie ten jak, gdzie ta gdzie to jest, no gdzie to...
gdzie ta koja wymarzona sna, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? Tylko pszeniczkę sieje, co na mnie spojrzy, zawsze się śmieje. Ojej, 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 ojej,
szczęśliwy być. Bez łudki dasz radę, bez mocy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Niech sobie ludzie o miłości prosto przyłączy, że ma dużo ciepłych stron, że to jest za życia zgod. A nie tak świcie, bez nich gorzej byłoby. I dlatego każdy kochać chce, już bez miłości padnie świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak ryba bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez słów nie można także żyć, a mimo to szczęśliwym być. Bez łódki dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek o to stara się dba. Ten pieniędzy dużo chce, ten się słabo uchwyta. Lecz w pewnej chwili każdy chętnie odda to, co ma. Za ręki jeden dzień kocham cię, chcesz bez miłości warknie świat. Słoneczka kwiat, jak ryba bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez łódki można także żyć, a mimo to szczęśliwym być. Bez łódki dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Być. Bez łódki dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Wszyscy patrzymy! Hey!
Jedziemy za nami. Adama Bostrzewa. O. Naszej uroczystości. Ja wasem nie chcę.
Oh,